dobrze? No widzę, wam się podoba. No tak. Proszę płakać. Hanna, trzymaj do Betlejem i mężcy świata. Dzisiaj będziemy na ostro. Siema, witamy dzisiaj w świątecznym odcinku z 5 sekund challenge. Będą dzisiaj świąteczne pytania, jest z nami Mikołaj. Siema. I Elf. Dzień dobry. Mikołaj go potrzebował do pakowania prezentów. Tutaj trochę niski. Nie przedłużając, zapraszamy was do odcinka. Widziałem. Pierwsze pytanie. Wymień 3 najgorsze prezenty pod choinkę. O Jezu, węgiel, speter, skarpety. No węgiel to chyba już dobry prezent, bo drogi jest. Ale drogi jest węgiel. Wymień 3 tradycyjne potrawy, które powinny się znaleźć na stole wigilijnym. Pierogi, barszcz i sałatka jarzynowa. Bardzo. A karp? A karp? Ja nie lubię ryb. Znaczy, lubię, ale nie lubię. Ale powinien się znaleźć. Wolę łososia. A wódeczka? Wódeczka? Co myślisz, że tak mi? No to... Nie, nie lubię. Jesteśmy niepijące. Za siebie. Za siebie. I ostatnie pytanie. Dajmy od pytanie od Mikołaja. Wymień 3 polskie kolędy. Cicha noc. Cicha noc, przyjrzyj do Betlejem i mężcy świata. O kurde. No, dobrze. A oni nie znają mężczyzn, może ten, co? Jak nie? Zweryfikowane są informacje. Śpiewaj. Mikołaju. Dawaj. Śpiewamy? No, śpiewamy. Ale razem. Razem. No, dobra. A co ten prezent? Zaraz. Zaśpiewamy. Wyzwanie to jest. Dobra, no. 3, 4. Mędrcy świata, monarchowie, gdzie spiesznie dążycie. O, dalej nie chcę. Dobra, zastopowaliście, ale dobrze. Ja też, nie ma się. Możemy zaliczyć. Czyli była grzeczna cały rok, mam nadzieję. Czyli, no właśnie, ostatnie pytanie, czy byliście grzeczni? Tak, czy grzeczne? Od 2 tygodni, tak. Od 2 tygodni? Nie imprezowałaś. Możemy chyba zaliczyć. Proszę pomocniku. Nie, dlaczego on głosuje? No bo to jest... Nie no, Dziewczyny były grzeczne cały rok, według moich analiz. Ananasa? Ananasa wygraliście. I kieczup. Jeszcze ananasa. Ale kieczup też. Nie, nie wiesz, bo... Ale ja lubię te nasze. No pójdziemy do pokoju, Janie, spokojnie. Nie, tak, ja chcę ananasa. Dobrze. Dobrze. Jesteś do prezentu? Bardzo. A ty z kieczupu? Nie. Oj, to Mikołaj za rok nie przyjdzie. Nie, kieczupu nie można wymienić. Ale ona zostaje ze mną. Dziękuję ci, Mikołaj. To jest najlepszy prezent, który dostałam. Serio? A moja koleżanka się dostała. Ja dostałam prezent. Ale wiesz co, to jest numer do Mikołaja. Wymień 3 tradycyjne potrawy na stole wigilijnym. Dobra, czy masz karpia na święta? Pierwsza rzecz. Bigos! Ryba po grecku i bigos. No jest. 5 sekund jest. Lecimy drugie pytanie. Powiedzmy 3 najgorsze prezenty pod choinkę. Dildo, skarpety i majtki. Były 3. Czasem. Dobra i ostatnie pytanie od Mikołaja dajmy. Wymień 3 polskie kolędy. Przybierzeli do Betlejem. Cicha noc. Chrystus się rodzi, cicha noc. Dobrze tutaj. Prezent. Elf musi wylosować. O, jest i elf, dobra. Od prezentu. Tradycyjna potrawa. O, banan! Banan, co za ty! Masz to się wsadzić w dupę! Bananiks. Dzięki, Mikołaju. Dzięki. Dobra, jeszcze pytanie. Będzie z kategorii bardzo łatwych. No to wymień 3 najgorsze prezenty, które można dostać pod choinkę. Na pewno skarpety, uważam. Drugie... Się skończył. 5 sekund jest. Drugie pytanie. Wymień 3 potrawy, które muszą się znaleźć na wigilijnym stole. Karp, pierogi, barszcz czerwony. Dobrze. I ostatnie pytanie od Mikołaja. Wymień 3 miejsca, gdzie można spędzić święta. Laponia, biegun północny i Gdańsk. To nie wszędzie, na klubie może. No właśnie. Świąteczny. Na pasterkę na elektryków. Dobrze. Mimo to nagroda i tak prezent będzie, bo byłaś grzeczna cały rok, według moich analiz. Elf niech wylosuje prezent. Wylosuj. Zupka pomidorowa. Dobra, mam nadzieję, że będzie smakować. Kiedy będzie kostruwa, nie tylko po alkoholu.
Dobrze, taki obiad studencki. No, wiem. Dziękuję Mikołaju, to taki prezent. Pytanie? Wymień trzy najgorsze prezenty, które można otrzymać na święta. Ten skarpety i sandały. Dobra. Bardzo dobrze. Drugie pytanie. Wymień trzy obowiązkowe potrawy na stole wigilijnym. Jarzynowa, gołąbki i pierogi. Dobrze. Wymień trzy polskie kolędy. Lulej żeje Zuniu. Przybierzeli do Betlejem. Czas minął. No dobrze, ale było prawie wszystko. Idealnie. Dzień dobry. It's not Santa Claus, it's a fake Santa Claus. No, sobie klas prezent. Proszę. O, danke schönke. Tradycyjny polski banan. Bardzo dobry. No, gramy na Wigilię. Tam koledze, on tak lubi, nie? Dziękujemy. Dzięki za banana. I bananowy. Trzy najgorsze prezenty pod choinkę. Pieniądze. Skarpetki. Majtki. Ale dobrze. Ładna synchronizacja. Dobrze. Dobra, następne pytanie. Prawidłowo teraz była odpowiedź. No to trzy tradycyjne dania, które muszą się znaleźć na stole wigilijnym. Barszcz ukraiński. O, bo to, pierogi. Bigos! Dobrze być. Powiedziałeś, myślałam za ciebie. Ten kompot, który jest suszą. I dobra, to było poprawnie chyba, tak? Czasem. Ostatnie pytanie od Mikołaja. Najważniejsze pytanie. Wymień trzy rzeczy, które możemy powiesić na choinkę. Bombki. Łańcuch. Słodycze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ostatnie pytanie, czy byliście grzeczni w tym roku? No właśnie. Oczywiście, że tak. Oczywiście. Nie imprezowaliście. Ja byłem. Nie, ja zero byłem. Imprez. Nigdy nie imprezowałem. Nie, nie. Pierwszy raz w życiu w ogóle wyszedłem na miasto. Tak. Później niż wy. Panie, nie wiem gdzie jestem. Ze świecą szukać. No, tak. Dobra. Losujemy. Losowanie z wora to było. Losowanie jakieś? Dawaj, ma dużego wora. Proszę, prezent. Yeah! Tradycyjna polska. Banana dostaliśmy. Banan! Dziękujemy bardzo, dobrze. Naprawdę. Ja pan, szczerze? No widzę, wam się podoba. No tak. Trochę płakać. To nie ma co. Nie ma co, bo trzeba się cieszyć. Żeby sobie święta to obdarowywać. Naprawdę. Właśnie. Dziękuję bardzo. No trochę side-eye, ale dobra. Trochę się płakać, ale dziękuję. Daj zjemy tego banana od razu. Popsułem. Nie umiem działać. Nie umiem działać. Kolega nigdy banana nie otwierał, nigdy gryź go. Bo nigdy, o, dokładnie. Dobra, pierwsze pytanie. Wymień trzy obowiązkowe potrawy na stole wigilijnym. Barszcz z łóżkami, makowiec i... Czasu. Dobre, dobra. To było takie pierwsze, to wiadomo. Drugie pytanie. Wymień trzy najgorsze prezenty, jakie można dostać pod choinkę. Psa i... nie wiem. Artur, dobra. Dobra. Dobra, dobra. Ostatnie pytanie, ale teraz zada Mikołaj. Wymień trzy kolory bombek. Fioletowy, niebieski, żółty. Tutaj bardzo dobrze. Bardzo dobrze, dobra. Ale myślę, że i tak jak się należy. Najważniejsze pytanie. Jak rozda pocieszy. Będzie grzeczny. No nie. Dobra, no to. Jeśli mam być cztery, dla niego też mamy prezent. Musi wylosować. A niech sam zamiesza może. Czy nie, nie może. Nie. Mikołaj wie co dać komu. Proszę. To ja jeszcze na pewno. Dziękuję bardzo. Dzisiaj podziałem na ostro. Dawaj, tutaj, pakuj do ciebie bardzo. Ja dostałem u ciebie banana. Teraz dzisiaj na ostro, nie? W Pueblo je było na ostro, nie? Jutro będzie dupa piekła, jak zapieczę, to jeszcze raz poprawimy. No proszę, pytacie o... żebyś podała jak najszybciej, jak najzwięźlej i na temat. Potrawy trzy najlepiej, które byś potrzebował na stole. Barszcz z tuszkami, z pokrzypowa i... Było blisko. Było blisko, ale czas minął, bo jest 5 sekund. To nic. Damy się. Tak? Damy się. Możemy udawać, że nie było jeszcze pytania i teraz... Nie no. Co powinien mieć na sobie danego święta? Mikołaj. Wszystko czerwone. Muska czerwona, czerwone spodnie i czerwone.
Pluska? I chciałem, tak? Pluska też może być, brat w Mikołaj był. Pluska może być biała, Pluska może być biała, ale mogą być też czerwone majtki, nie? Też mogą być. A to się będzie skrępowanie. No pewnie, że tak. Dobrze, no to może ostatnie pytanie damy do Mikołaja? Wymień trzy polskie kolędy. Szulaj, że jest. Bardzo dobrze. Wiedziałam. Bardzo dobrze. Patrz, tak, ledwo się nie zestresowałam, wszystko wiedziałam. I ostatnie pytanie, czy byłaś pierwsza w tym roku? Właśnie. Dobrze. Także należy ci się rózga. Bardzo dobrze. Dlatego, że byłam grzeczna, to byś się no oczywiście dla pięknych kobiet. Porządne, sztywne rózgę się znaleźli. I to sobie dla mnie? Mam sobie zachować? Tak, no tak. Jeszcze zawsze w sumie. Dlatego... Popatrzcie na ostro, zapraszamy do subskrybowania, polecania i lajkowania!